Jeżeli znają Państwo osoby lub instytucje, które aktywnie działają na rzecz Wąbrzeźna i mieszkańców, zgłaszajcie ich kandydatury. Ruszył nabór wniosków o przyznanie statuetek burmistrza Wąbrzeźna. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W wiadomościach przybliżymy, w jakich kategoriach można składać rekomendacje, a ponadto poruszymy następujące tematy. Wręczenie tych statuetek chcielibyśmy zrobić w takim punkcie kulminacyjnym. Spełniam się w tym cały czas w jakiś tam sposób, bo widzę, że to ma sens. W szkołach nie było takich zajęć, a my uczyliśmy się haftować. To jest piękne i to daje wewnętrzną radość. Kobieta jest wrażliwa na słowo przede wszystkim. W Garnecie Kulturalnym spotkanie z kobietami z pasją oraz nietuzinkowym poetą, na którym mieszkańców zaproszono w Wigilię Dnia Kobiet. Tego samego dnia, 7 marca, odbyła się również 36. sesja Rady Miasta. W propozycjach programowych pełna relacja z obrad radnych, a startujemy od informacji z ratusza. Ruszył nabór wniosków o przyznanie statuetek burmistrza Wąbrzeźna. Jest to prestiżowa nagroda wyróżniająca szczególne dokonania w ważnych dziedzinach naszego życia społecznego i gospodarczego. Jeżeli znają Państwo osobę, firmę, stowarzyszenie lub organizację, które aktywnie działają na rzecz Wąbrzeźna i mieszkańców, zgłaszajcie ich kandydatury. Przede wszystkim to chodzi o to, żeby to była oddolna inicjatywa. To nie ja mam decydować i nakreślać, kto ma dostać, a raczej opieram się na opinii mieszkańców w zakresie, nie wiem, i przedsiębiorczości, i kultury, i sportu, tak? Czekamy na takie oferty. Dzięki Państwa rekomendacji najaktywniejsi mieszkańcy Wąbrzeźna niosący innym pomoc i wsparcie zostaną wyróżnieni tą prestiżową nagrodą. Może być ona przyznana w trzech kategoriach: mecenas kultury i sportu, lider przedsiębiorczości, aktywny obywatel, aktywna organizacja. Każdą osobę, instytucję, jeżeli w jakiś sposób wyróżnia się w mieście, jest przyjazna temu środowisku, mieszkańcom czy jakimś grupom zawodowym, społecznym, na pewno znajdzie każdy swoją kategorię, w której tą statuetkę będzie można przyznać. Dodatkowo sam burmistrz może wręczyć nagrodę specjalną. W pozostałych kategoriach wnioski mogą składać organy i jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby prawne, jak również osoby fizyczne. Termin mija 15 maja, uroczyste rozstrzygnięcie 9 czerwca. Wręczenie tych statuetek chcielibyśmy zrobić w takim punkcie kulminacyjnym, jak zawsze, czyli podczas Dni Wąbrzeźna, przed głównym koncertem. Pamiętamy, że w tym roku jest Sylwia Grzeszczak. Pewnie o 20:00 koncert będzie na stadionie, a więc na 15 minut przed, myślę, przy dużych tłumach, nie tylko mieszkańców, ale gości, chcielibyśmy te najważniejsze statuetki wręczać. Regulamin i wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta lub do pobrania ze strony internetowej wabrzezno.com. Problemy uzależnień cywilizacyjnych oraz zagrażających zdrowiu i życiu poruszono na początku tygodnia w recitalu słowno-muzycznym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźno. Dwunastego marca Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zorganizowało recital słowno-muzyczny w wykonaniu Gabriela Fleschera. Program pod nazwą Wolności oddać nie umiem, skierowany do młodzieży gimnazjalnej, przygotowany został pod kątem profilaktyki uzależnień. Jest to połączenie profilaktyki z muzyką. Tak naprawdę ta muzyka w tym programie jest chwilą na oddech, czasami nawiązaniem do powieści, które prezentuję. W spotkaniu wzięli udział wąbrzescy gimnazjaliści oraz uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej nr 2 i 3. W trakcie recitalu artysta prezentował opowieści ze swojego życia i nie tylko, mające przestrzec przed wchodzeniem na drogę uzależnień. Muzyk spotkanie rozpoczął utworem Kroplą deszczu. A za
zakończył Kocham wolność, z której cytat stał się tytułem spotkania. Spełniam się w tym cały czas w jakiś tam sposób, bo widzę, że to ma sens. Bardzo wielu młodych ludzi potem do mnie pisze przez fanpage'a facebookowego z podziękowaniem, z jakimiś pytaniami. Artysta podkreślił, że warto to robić, gdyż tą formą kontaktu pomógł już kilku osobom. Podczas wystąpienia przeplatanego piosenkami skupił się głównie na uzależnieniach od papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. W mojej pozycji człowieka, który ma 38 lat i stracił już parę osób w życiu, z którymi był jakoś blisko, one odeszły już od wcześnie, inaczej się to życie postrzega, ceni się każdy jego moment, bo wiesz, że za chwilę może ciebie nie być. Mając na względzie profilaktykę, pracownicy centrum zorganizowali to ciekawe spotkanie. Wychodząc z różnorodną formą pomocy, również w ciągu całego roku, zapraszają uczniów wąbrzeskich szkół na spotkanie do swojej siedziby. Na co dzień współpracujemy z tymi szkołami. Zapraszamy ich na prelekcje i organizujemy różnego rodzaju takie lekcje profilaktyczne w wąbrzeskim centrum u nas w budynku. Jak podkreślili pracownicy centrum, różnymi formami pomocy zachęcają młodych ludzi, aby wybrali drogę życia bez uzależnień, a także pokazują im lepsze formy spędzania wolnego czasu. Również informują, że mimo nałogu i niszczenia swojego zdrowia, młodzi ludzie mogą z tego wyjść i zacząć inaczej realizować się w życiu. Mamy u nas punkt konsultacyjny w Wąbrzeskim Centrum i wiemy też, bo zgłaszają się rodzice, którzy mają problemy z dziećmi, że po te używki sięgają coraz młodsze dzieci. W razie jakichkolwiek problemów czy podejrzeń uzależnień, pracownicy WCFTIS-u serdecznie zapraszają do siedziby jednostki na ulicy 1 Maja 46. Poniedziałkowe spotkanie zorganizowało oraz sfinansowało Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej w Wąbrzeźnie. Prezentowany program przygotowany został we współpracy ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. Idąc tropem szkoły podstawowej w Zieleniu i Plemiętach, kolejna placówka postanowiła wyjść do szerszej publiczności ze szkolną produkcją. Tym razem zostaliśmy zabrani w podróż do wioski Małych Niebieskich Stworzeń. W Karnecie Kulturalnym na początek jednak odniesiemy się do wydarzeń zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet. Ciekawe świata i zarażające pozytywną energią. Trzy kobiety z pasją opowiadały o swoich zainteresowaniach podczas otwarcia wystawy pod tytułem Kobiety z pasją – moje rękodzieło, moja pasja. 7 marca w Galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury miał miejsce wernisaż dorobku artystycznego Danuty Nowackiej, Doroty Majewskiej i Joanny Chrzanowskiej, mieszkanek powiatu wąbrzeskiego. Ich przygoda z rękodziełem zaczęła się już w szkole podstawowej. Taka pasja do rękodzieła to już zaszczepiona została u mnie w szkole, bo kiedyś były zajęcia praktyczne. Później to jakoś było chyba zniesione, w szkołach nie było takich zajęć, a my uczyliśmy się haftować, uczyłyśmy się robić na drutach. To było zaszczepione i w szkole, zobaczyło się u znajomych, to tam i się połknęło bakcyla. Ekspozycja obejmuje różnego rodzaju obrazy, ręcznie zdobione kartki, figurki i wiele innych równie ciekawych rzeczy. Prace ujmują oryginalnością, artyzmem i starannością wykonania. Mają niepowtarzalny urok i szyk. Prezentowane na wystawie rękodzieło wykonane jest różnymi technikami, począwszy od haftu, dekupaż, a skończywszy na metodzie Powertex. Zainteresowała mnie właśnie metoda Powertex. To jest utwardzanie tkanin za pomocą takiego specjalnego płynu i naprawdę można tworzyć wspaniałe rzeczy. Ja wykonuję obrazy haftem gobelinowym. Z różnych nici, z tradycyjnej muliny, później z muliny wełnianej. Tematyka różnorodna. Za każdą z wykonanych prac skryta jest niewątpliwie jakaś historia. Każda z nich jest wyjątkowa, bo zrobiona samodzielnie i z cząstką samego autora. Aby stworzyć takie małe dzieła sztuki, potrzeba dużo czasu i umiejętności. Ale jeżeli to jest tematyka inna, większy obraz, to jest od 3 miesięcy do pół roku. Dla mnie jest każdy wyjątkowy, każdy swojego rodzaju i zanim zaczęłam go wyszywać, gdyby on mi się nie podobał, ja bym go nie skończyła. Ja jestem taki typ człowieka. Tak. Musi mi się coś podobać, bym nie zrobiła czegoś z musu, coś, co by mi się nie podobało.
Jak można zauważyć, rękodzieło w Polsce przechodzi swój renesans. Coraz modniejsze staje się kupowanie, jak i samodzielne wykonywanie niepowtarzalnej biżuterii czy innych oryginalnych suwenirów. Wiele osób chętnie uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach, stawiając pierwsze kroki w tej dziedzinie artystycznej lub doskonaląc swoje umiejętności pod fachowym okiem instruktorów. Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć wytwory pracy kobiet z pasją, zapraszamy na wystawę, która czynna będzie do 20 marca. Jego wiersze intrygują i fascynują. Nie przesadzę, twierdząc, urokowi liryki Wojciecha Kasa nie sposób się oprzeć. Tymi słowami znany krytyk literacki Janusz Drzewucki opisał twórczość nieprzeciętnej osoby, która spotkała się z Wąbrzeźnianami 7 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury. Poeta i eseista Wojciech Kas był bohaterem Literackiego Dnia Kobiet, które z myślą o mieszkańcach przygotowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Chcieliśmy zrobić my, bibliotekarki, wszystkim paniom piękny poetycki prezent. Ja to nazwałam takie spad poetyckie, spad dla duszy. Wrażliwość i czułość z nutką nonszalancji to idealna mieszanka, która docierała wprost do serc zasłuchanej publiczności, w tym w przeważającej części do płci pięknej. Kobieta jest wrażliwa na słowo przede wszystkim. Tak sądzę, że gdyby wziąć pod uwagę wszystkie 6 zmysłów, to myślę, że zmysł słuchu kobiety jest najbardziej wrażliwszy. A tego wieczoru było w czym się zasłuchać. Spotkanie przebiegło w 2 odsłonach. Oprócz prezentacji własnej twórczości nasz gość poświęcił szczególną uwagę Gałczyńskiemu. Jako dyrektor Muzeum imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, Wojciech Kas opiekuje się spuścizną tego znanego polskiego poety. Otóż jestem w trakcie opracowywania świadectw i pewnych dokumentów, które otrzymałem, które przybyły w skanach aż z oceanu, czyli z Ameryki, dotyczące pierwszej miłości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Właśnie w Wąbrzeźnie odbyło się premierowe, publiczne czytanie nieznanych dotąd wierszy i listów Konstantego. W gwiezdnej nocy Bóg Ciebie jak anioła dał mnie, jak anioła świetlistej, z łez tkanej koronie. Nad wyraz dojrzałych i pełnych emocji, choć przecież autorstwa gimnazjalisty, a adresowanych do Jadwisi. Ta pierwsza miłość, która jest miłością najbardziej czystą, najbardziej delikatną, po tej najbardziej platoniczną, ta miłość chyba decyduje o wszystkich naszych późniejszych miłościach. Tak samo jak twórczość Gałczyńskiego odbija się w sposobie odbierania wrażeń poety z Prania. Ci, którzy kupili tomiki wierszy Kassa, mogą teraz cieszyć się głęboko doznawaną czułością i metafizycznym gospodarstwem języka i poezji. Maja Szymborska z Wąbrzeźna, Piotr Więckowski z Jarantowic i Dawid Swobodziński z Zielenia to laureaci 3 pierwszych miejsc w konkursie plastycznym Mamo bądź zdrowa, profilaktyka szansą na długie życie. Tworzenie prac o tematyce profilaktycznej jest bardzo trudne i wymaga nie tylko umiejętności plastycznych, ale również zagłębienia się w ideę badań zapobiegających rozwojowi groźnych, często śmiertelnych chorób. Celem organizowanego corocznie przez Wąbrzeski Dom Kultury konkursu jest m.in. edukacja młodych osób w zakresie zdrowego stylu życia oraz upowszechniania badań często ratujących ludzkie życie. Prace, które wpłynęły na konkurs, bardzo wyraźnie pokazują, jak chronić się przed zachorowaniem. Natomiast różne techniki plastyczne wykorzystywane przez autorów podkreślają charakter wykonanego dzieła. W tegorocznej edycji wziął udział ponad 20 młodych artystów, którzy podjęli się przedstawienia tak trudnej tematyki na swoich małych dziełach, zachęcając w ten sposób wszystkich do dbania o siebie i najbliższych. Gratulujemy pomysłowości! Nietypową odsłonę teatru miała okazję zobaczyć wąbrzeska publiczność. 12 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się przedstawienia pod tytułem Przygody Smurfów. Tym razem w rolę aktorów wcielili się rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Jarantowicach.
Pomysły były różne, ale tak z rodzicami wpadłyśmy na pomysł, że najłatwiej będzie wykonać Smurfy. Jest to ulubiona bajka dla dzieci i wspólnymi siłami właśnie udało się stworzyć to piękne przedstawienie. Spektakl nawiązujący do znanej wszystkim bajki przedstawia magiczne przygody ulubionych bohaterów dzieci. Całość inscenizacji przeplatana piosenkami i układami tanecznymi daje niesamowity efekt wizualny. Jednak głównym celem przygotowanego teatrzyku były treści wychowawczo-dydaktyczne. Takie fragmenty jak nie bierzmy cukierków, tak, od obcych, bo w tym świecie, który jest teraz, jakieś narkotyki mogą być, powiedzmy, ukryte. Także to są takie edukacyjne przesłania. Stworzyliśmy muzykę, układy taneczne, tak żeby wszystko ładnie pasowało, żeby było skocznie, melodyjnie, zabawnie. No i żeby sprawiło to radość nam, aktorom, rodzicom, wiadomo, amatorom, ale również dzieciom. Oprócz niezwykłych przygód bohaterów w spektaklu pojawiły się również fakty z życia szkoły i historii miejscowości. Ja bardzo lubię niespodzianki, takie głośne, wybuchowe, a gdy za dużo z prezentu ognia wyskoczy, to od naszej ochotniczej straży pożarnej potrzebujemy pomocy. Były one przekazywane przez rodziców i kadrę pedagogiczną, odgrywających poszczególne postacie smurfnych bohaterów. Uczniowie byli zaskoczeni, że dyrektorka przebrała się, wyskoczyła w białych leggingsach, w czapeczce. No ale myślę, że trzeba mieć dystans do siebie, potrafić się bawić, tak? I jak człowiek pokazuje zaangażowanie dla tych dzieci, to potem tego możemy oczekiwać też od nich. Nie siedzieć, tak? Domowe, tylko coś ruszyć, pomyśleć. I wspólnymi siłami, bo rodzice naprawdę chętnie się zaangażowali, a gdy zobaczyli, że to wychodzi, że to jest piękne i to daje wewnętrzną radość człowiekowi. A więc publiczność miała okazję w oryginalny sposób zapoznać się z funkcjonowaniem szkoły, jak i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o samych Jarantowicach. Spektakl obejrzało ponad 700 widzów. Jak wiadomo, teatr odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji młodego pokolenia. Uczy i wychowuje dzieci, rozwija ich wyobraźnię oraz pozwala rozwiązywać różne problemy. Zatem gratulujemy odwagi, aktorskich umiejętności i pomysłu. To już wszystko, co znalazło się w najnowszym wydaniu programu lokalnego. Kolejne już za tydzień, a w nim w dłuższym wywiadzie wrócimy do wystawy rękodzieła, której autorkami są poznane w wiadomościach kobiety z pasją. Teraz dziękuję już za uwagę i do zobaczenia.